Szczęście zakwitnie, krwiowe korzyzny, łama się wolnej ojczyzny. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Krwawo tłumione przez zaborcę. Jeszcze raz naród zerwał się do boju w 1863 roku w powstaniu styczniowym. Powstanie styczniowe wybuchło w nocy z 22 do 23 stycznia 1863 roku. W styczniowe w resztę dni wychodzili z domu Polacy. Często młodzi chłopcy szli w lasy do oddziałów partyzanckich, by walczyć o wolność. Namiestnik Aleksander Wielopolski, chcąc pozbyć się najbardziej patriotycznej młodzieży, zarządził z 14 na 15 stycznia 1863 roku brankę, czyli nagły poburty wojska. W związku z tym konspiracyjny rząd narodowy przyspieszył termin planowanego powstania. Powstańcy sądzili, rozpoczynając walkę, że uda się zaskoczyć Rosję. Mieli również nadzieję, że chłopi masowo przyłączą się do ich oddziałów. To jednak nie nastąpiło. Branka, branka, gdzie są w domu? Gdzie jedyna, gdzie brak drogi? Tam już nocą ma wyłapać Moskwa, co do nogi. Zamiast postrzec ma w rekrucy, gdy skarabin sączy w rękę i za górę górne zwroty, na śmierć na mękę. O nim hańba tutaj doczeka, młodzież nożna, kwiat narodu. Prawdzie zbrodnia później w nosy, broni swego rodu. Chociaż pewna liczba chłopów wzięła udział w powstaniu, to wielu zajmowało obojętność i prawie drobność. Uważali, że walka toczy się w interesie szlachty. Nie udało się wyzwolić żadnego z większych miast i tymczasowy rząd narodowy musiał działać w warunkach konspiracyjnych. Nie powiodły się też plany utworzenia regularnej armii powstańczej. Źle uzbrojone oddziały, zazwyczaj w kostce osadzone na szwarc lub strzały myśliwskie, prowadziły wojnę partyzancką. Oddziały te ukrywały się najczęściej w lasach i atakowały nieprzyjaciele zasadzki. Wielu dowódców powstańczych nie miało doświadczenia wojskowego. To było w styczniu, w dzień 22. Powstał naród w całym kraju, jak szeroki i długi. Lud wypędzać się z Moskala, w swojej rodzinnej ziemi. Niech ojczyzna nam nie kala, przez mongolskie plemię. Szli panowie, szedł lud miejski, w krwawy bój, męczeństwo. Szli duchowni i chłop wiejski, wierzyli w zwycięstwo. Po kilku miesiącach walk stało się oczywiste, że powstanie nie ma szans powodzenia. Nie wyzwolono żadnych terenów, a wiele oddziałów zostało rozbitych przez Rosję lub rozeszło się. Ich członkowie byli zniechęceni brakiem sukcesu. Władze powstańcze podejmowały nadal próby podtrzymywania walki. Projekt niesługa nie zna skichar, nie da się poprzeć przymocą kajdany. Wolnością żyje i wolnością zdycha. Bez niej kwiatek bez wody usycha. Tak więc, rodacy, wolności nam trzeba, zamiarem nas sprzyjąć. Będą nieba, nadejdzie chwila, chwila pożądana, zegną wrogi przed Polską ukochana. W tej sytuacji rząd narodowy przekazał władzę dyktatorską Romualdowi Traugutowi. Zreorganizował obozy powstańcze i wydał dekrety dotyczące uwłaszczenia chłopów. Jego energia i poświęcenie nie były jednak w stanie zmienić tragicznego biegu wypadków. Chociaż los powstania był już przesądzony, to jednak Traugut pozostał na swoim stanowisku do końca. W kwietniu 1864 roku został aresztowany i powieszony. Wraz z innymi członkami rządu narodowego został akceptowany w Warszawie. Powstanie styczniowe dogorywało, a jego uczestnicy w sympatyce liczyli tego. Ja tak prędki już nie płakał, roztoczył skrzydła lotowca. Olbrzyma na cały las, zrzucając pokrzyk. Gloria dictis! I serwa się strąciły, ślady pomysły do lata ciemnego nieba i gwiazd mogający stosem przystępu za połowę. Gloria dictis! A potem znowu ziemi spłyną nad polami, nad wodami, nad lasami, nad miastami i wioskami, na całe sklepienie niebieskie zawołą. Gloria dictis! Wiatr prędki od nieznany, bez imienia, wielkiej mogiły leśnej, leciał i leciał, niosąc
przestrzeń, czas, w pamięć, w serca, w przyszłość świata triumfem, w dalekiej przyszłości rozbrzmiewający okrzyk. Gloria Bitki! Jest w szczerze polskiej, ukryty zakątek, gdzie błądził tyle lat umarłszenia. Leży tam kamień grobowych pamiątek, a pod kamieniem krwawi się wspomnienie. A kiedy bliska spiesza się drużyna i drzwi zamknięte i okna zawarte, to Polak kamień to ze swej odklina i wydobywając tę krwawiącą kartę. To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. Tam pochodzę, idą cienie, cienie, aż się następne znów na krew poświęci. Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów i znów przez wnuków żywi piorunem czynów. Pieśń, czyn, wspomnienie to jedno, to Polska. Za udział w powstaniu tysiące ludzi zapłaciły wysoką cenę. I gromady, i tlenem po śniegu, i mrozie rozesłane na Sybir. Trochę strasznych pochodów zaczęły mieć nagrody. Około 10 tysięcy ludzi udało się na emigrację do Europy Zachodniej. Wielu Polaków nigdy nie wróciło do rodzinnych stron. W Moskale skonfiskowali wiele majątków i wykonano dużo wyroków śmierci. Trwałym osiągnięciem powstania było uwłaszczenie około 5 milionów chłopów, którzy dzięki temu stali się pełnoprawnymi gospodarzami. Mimo klęski wzmocnione zostało poczucie narodowej solidarności wśród Polaków, w tym także na ziemiach utraconych przed wiekami, Śląsku, Warmii i Mazurów. Hej, strzelcy wraz, nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Nikt z naszych strzel w piorunie zacznie strzały, ale o tym wróg kieruje Bóg. Legiony to
Pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. I właśnie dzięki tym wydarzeniom i walce Polaków o wolność naszego kraju 11 listopada 1918 roku powstało niepodległe państwo polskie. Bijcie dzwony, nieście w świat wieść. Polska wolna, Polska wolna. A my winniśmy cześć tym, co dla naszej ojczyzny giną i cierpieli dla niej. A ona rozkwitła nowo, wspaniała. Wolność zapukała do okien razem z wesołą umańską piosenką. Przybyli ułani pod opieką.
że są jak okno wypalone, rozbite szkło rozwiązane, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko rozwiązuje mnie, któremu wyrwał wiatr korzenie, jeszcze żyje cząstką czasu, ale już traci swe zielenie, już nie szumi w górze lasu. Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę w powolnym drzewem, codziennie mocniej w ciebie wrasta, radością, smutkiem, dumą i gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa, można nie kochać się i żyć, ale nie można pracować. Stąd idę myślą w przyszłe wieki, wyobrażenie na nowe składam, kamień leżący na dnie rzeki, oglądam i kształt jego badam. Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły, wyrzeźbi głowę rówieśnika. Ten kamień leży w nurcie Wisły, a w nim potem na twarz ukryta. Lato tworzy wspomnienie, dobroć, rozumny uśmiech. Naród mój nie żałuje się, walczy i tworzy, nie uśmie. Pierścienie świetlnych lat nad nami, ziemia ojczysta pod stopami. Nie będę ptakiem wypłoszonym, ani jak puste gniazdo.
uczniom. Z całego serca dziękuję za zaproszenie na tą zbliżającą uroczystość. Narodowe Święto Niepodległości. Jest to wyjątkowy czas dla każdej Polki i dla każdego Polaka. Ta piękna uroczystość, w której mogłam dzisiaj uczestniczyć, myślę, że będzie pouczającą lekcją, była pouczającą lekcją historii patriotyzmu. Myślę, że w taki sposób obchodzone Narodowe Święto Niepodległości naszego kraju pozostanie w sercach zarówno rodziców, jak i dzieci na bardzo. Jeszcze raz pięknie dziękujemy się. Wspólnych celów. I to może zrobić mały Polak,
większy Polak i dorosły Polak. I pamiętajcie o tym, że wszystko zależy od nas. I zawsze uważam, że to właśnie ta przyzwoitość pozwala wszystkim żyć i się rozwijać. Tego wam serdecznie życzę, ale również życzę tego sobie. Spędźmy te święta, bo jest to jutrzejsze święto, a następne dni będą także ważne właśnie w takiej atmosferze. Cieszmy się, że mamy nasz kraj, że nie musimy o niego walczyć i obyśmy nigdy nie byli do tego zmuszeni. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, że wolność jest nam potrzebna jak powietrze, jak jedzenie, to jest podstawowa potrzeba człowieka. Dbajmy o to, bo wolność, o wolność trzeba dbać. Wszystkiego dobrego.